W 2019 roku spodziewam się średniej inflacji zbliżonej do 2%. To nieco wyżej niż w ubiegłym, kiedy wynosiła ono 1,7%. Główne powody tego odbicia inflacji to są trochę wyższe ceny żywności i wyższa inflacja bazowa, podczas gdy ceny paliw i energii będą miały dosyć neutralny wpływ lub lekko ujemny na inflację. Indeks CPI dosyć szybko wzrósł w ciągu ostatnich paru miesięcy z poziomu 0,6 do 2,2 w ostatnim miesiącu, czyli w kwietniu. Po części jest to zasługą wygaśnięcia pewnych przejściowych czynników, takich jak na przykład promocje i niskie ceny w telekomunikacji, które są wynikiem dosyć agresywnej konkurencji cenowej. Inne zmiany to na przykład zmiany metodologiczne, które powodują, że ceny odzieży rosną szybciej niż wskazywałaby na to koniunktura. Są też czynniki związane z inflacją kosztową. Jest to odpowiedź przedsiębiorstw na wyższe ceny energii, ale wśród tych elementów stosunkowo małą rolę odgrywają takie czysto popytowe powody inflacji. Wciąż mamy bardzo dobrą koniunkturę, szykują się dwa kolejne lata boomu konsumpcyjnego i dotychczas ten czynnik w dosyć ograniczonym stopniu wpływa na inflację. Ta sytuacja trochę się zmieni w roku 2019 i tak zwana inflacja bazowa, która właśnie odzwierciedla ten element, będzie dużo wyższa. Ona może dojść nawet do 2,5% przed końcem tego roku. Przypomnę, że na początku tego roku była grubo poniżej jedynki. Niemniej jednak są inne czynniki, które bronią nas przed jakimś niekontrolowanym odbiciem tempa cen. Te czynniki to jest niska inflacja poza Polską w strefie euro, jak również wciąż dosyć wolno przyspieszające płace w stosunku do produktywności. Ten element o wiele bardziej napędzał inflację w przeszłości, w poprzednich cyklach koniunkturalnych. Tym razem również będzie działał w ten sposób, ale mniej intensywnie. W efekcie spodziewamy się około 2%